Dzień dobry, Cezary Andrzejczyk, jest czwartek, godzina 13.30, a zatem czas na Biznes Focus. Dzisiaj dla odmiany, bo bardzo dużo ostatnio mówiłem o biznesach technologicznych głównie, będziemy rozmawiać o naszym rodzimym podwórku, naszym krajowym rynku kapitałowym, a w szczególności o giełdzie papierów wartościowych, która jest jego trzonem. A żeby o tym porozmawiać, zaprosiłem do studia Adama Narczewskiego, członka zarządu domu maklerskiego Prosper Capital. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, cześć. Adam, to może chciałbym rozpocząć od takiego małego kamyczka, wrzucę ci do ogródka kamyczek. KPMG, bo mówi się ogólnie o tym, że giełda jest w dobrym stanie, nieźle, jak na cały ten rok pandemiczny, na tą sytuację, która nas w pewnym sensie mocno zaskoczyła, na tego kolejnego czarnego łabędzia w ostatnich latach i namieszała na globalnych rynkach, no to giełda radziła sobie nieźle. Natomiast wyszedł ostatnio raport KPMG, który pokazuje, że owszem, WIG na początku 2020 tracił, ale generalnie na koniec roku odrobił i ten rok 2020 no, zamknął nieźle. Natomiast mamy najmniejszą ilość podmiotów notowanych na głównym parkiecie od 8 lat. 432 spółki zostały, tylko 7 debiutów i ponad chyba 20 zejść z giełdy. Czy to jest jakiś sygnał dla inwestora indywidualnego, żeby zainteresować się może bardziej New Connectem albo innymi klasami aktywów, bo giełda przechodzi taki ciężki okres, ciężko go nazwać w sumie, czy to jest stagnacja, czy to jest taki marazm spowodowany niepewnością, ale jednak nie jest to teraz najlepsze miejsce do lokowania kapitału przez inwestora indywidualnego. Ten raport może namieszać chyba w głowie inwestora, który przygląda się polskiemu rynkowi kapitałowemu. Faktycznie giełda miała dobry czas, ma świetny czas, przecież WIG na, indeks WIG na historycznych maksimach. Natomiast zeszły rok był faktycznie wyjątkowy. Zakończył się bardzo mocno, bardzo mocnymi akcentami. Najwyższe obroty praktycznie w historii. Dynamiczne wzrosty od tych dołków, które indeks zaliczył w marcu i w kwietniu. Więc wydawałoby się, że faktycznie giełda jest w bardzo dobrym stanie i jest to rynek, na którym należy pomnażać swoje oszczędności. Natomiast te dane pokazują takie jakby drugie oblicze tego rynku. Faktycznie marzec, kwiecień to był ten okres zeszłego roku, kiedy COVID uderzył bardzo mocno w światowe gospodarki. Była taka niepewność co do tego, w którym kierunku pójdzie i gospodarka, i rynki kapitałowe. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jak sobie radzić z tym COVID-em. I wiele spółek mocno traciło na wartości w tamtym czasie. Po tym, jak zaczęto mówić o szczepionkach, jak kolejne lockdowny były wprowadzane, nie tylko oczywiście w naszym kraju, ale też w wielu krajach europejskich i świata, te giełdy zaczynały bardzo mocno odbijać. I teraz tak, faktycznie sporo właścicieli mogło uznać, że to te niskie wyceny są dobrym momentem na wyjście z rynku kapitałowego. No, prowadzenie spółki na giełdzie wiąże się z pewnymi kosztami, z ujawnieniami informacji finansowych, więc nie wszyscy może chcieli to kontynuować i uznali, że to jest bardzo dobry moment, żeby spółkę z giełdy ściągnąć. Jeżeli chodzi o liczbę debiutów, faktycznie wielu mogło planować debiut w zeszłym roku, ale ze względów typowo związanych właśnie z COVID-em, z tą niepewnością, mogło przesunąć debiut w czasie. I to się dzieje teraz w tym roku. Teraz w tym roku mamy sporo debiutów. Sporo firm szykuje się do IPO na giełdzie. I faktycznie nastąpiło takie przesunięcie w czasie. Wydaje mi się, że już odpowiadając na ostatnią część twojego pytania, giełda cały czas pozostanie jedną, w ogóle akcję, jedną z tych klas aktywów, które należy mocno rozważać w inwestowaniu. To jest tylko kwestia odpowiedniej alokacji, czyli jaki procent swoich oszczędności, swoich aktywów przeznaczyć na rynek akcyjny i na które konkretnie sektory rynku akcyjnego. Ale no, cały czas należy ten segment rozważać i nie pomijać go w swoich rozważaniach inwestycyjnych. Wspomniałeś o sektorach, to chwilę pomówmy teraz o sektorach faktycznie, które okazały się mniej lub bardziej odporne na ten kryzys pandemiczny. KPMG w tym raporcie wskazuje, że ewidentnie najbardziej odporny na był rynek gamingowy czy sektor gamingowy, który rósł i to rósł zarówno na głównym parkiecie, jak i na New Connectie, gdzie też jest sporo takich mniejszych spółek gamingowych i ciągle nowe debiuty nam się pojawiają. Sektor telekomunikacyjny i sektor odzieżowy, gdzie no e-commerce jako całość rósł, jako rynek, no bo ludzie siedzieli w domu, więcej zakupów online, wygląda na to, że no fajny debiut Answer, wygląda na to, że ten rynek odzieżowy złapał przez pandemię taki mocniejszy oddech. Czy są jeszcze jakieś sektory, na które teraz możemy zwracać uwagę, również takich klasycznych sektorów typu rynek paliw, rynek deweloperski, które będą bardziej lub mniej atrakcyjne, biorąc pod uwagę, że
coraz więcej się ludzi szczepi, ten kryzys pandemiczny powiedzmy częściowo zażegnaliśmy, ale wciąż nie wiadomo, co przyniesie jesień. Jak na to patrzeć? Na pewno, ja już też o tym wcześniej wspominałem w różnego rodzaju komentarzach, sektor biotechnologiczny na pewno jest tym, na który warto spojrzeć i mieć na niego oko. Z tego względu, że pandemia jednak otworzyła nam oczy na takie pewne proste elementy życia, tak? Takim jakim jest zdrowie, tak? Nie wiem, pandemia właśnie nauczyła nas wielu rzeczy, tak jak mycie rąk na przykład, o czym wielu zapominało. Ale właśnie ten element zdrowia i teraz spółki z tego sektora są na pewno pod lupą inwestorów i mają spory potencjał. Oczywiście trzeba podchodzić selektywnie do konkretnych spółek, nie można tutaj rzucać się na każdą nową emisję. Powiedziałeś sektor e-commerce'owy. Ja też uważam, że nie tylko spółki działające stricte w branży e-commerce, ale spółki około e-commerce'owe, jak je nazywam, czyli te, które tworzą infrastrukturę dla spółek e-commerce'owych, oprogramowanie, rozliczanie transakcji. Czyli też sektor IT. Też sektor IT. Też jest to sektor, który uważam będzie się rozwijał. Nie mówię, że w tempie dwucyfrowym, natomiast faktycznie w czasie pandemii, czy też pandemia pokazała nam, że wiele czynności możemy wykonywać online. Nie tylko pracę, bo przecież praca zdalna stała się nawet standardem w wielu teraz firmach, ale i zakupy, i prowadzenie biznesu. W związku z tym wszelkie spółki, które wspomagają naszą działalność online, nasze zakupy online, głównie z segmentu IT, uważam, że ten rynek będzie rósł. Natomiast też taka klasyczna, mimo że mówi się o tym, że wychodzi się ze spółek z tak zwanej starej ekonomii, czyli ta klasyczna przemysłówka, to zauważ, słuchaj, że aktualnie indeks PMI przemysłowy, czyli dla polskiego przemysłu, osiągnął najwyższą wartość w historii, ponad 59 punktów. Czyli ten przemysł się rozwija u nas w Polsce, więc też bym nie dyskwalifikował od razu spółek tej starej ekonomii, które mogą zapewnić stabilny wzrost. Tutaj oczywiście są to spółki już większe, gdzie też działające w branży, że w biznesie, w którym te marże nie są tak wysokie, dużego potencjału cyfrowego wzrostu nie mają, ale są w stanie zapewnić stabilny, jednocyfrowy wzrost rok do roku i na te spółki też bym stawiał w przyszłości. Czyli nie dyskwalifikował, ale po prostu selektywnie podchodził, zresztą w każdej branży, bo teraz pamiętajmy, jest kilka modnych branż, gaming, jak wspomniałeś, fotowoltaika, biotechnologia, e-commerce, to gaming jest bardzo dobrym przykładem. W zeszłym roku faktycznie ze względów na to, że siedzieliśmy w domu i praca zdalna, to można było odpalić, prawda, czy PlayStation, czy Xboxa. Pozwoliła temu sektorowi bardzo dynamicznie rosnąć, ale to też spowodowało, że wiele spółek o dość, nie chcę powiedzieć średnich bilansach czy wynikach finansowych, robiło emisję przy bardzo dużych wycenach. Wiele z tych spółek jeszcze nawet nie jest notowanych na giełdzie, jeszcze nie dopuściło swoich akcji do obrotu. To też spowodowało, że ten rok dla branży gamingowej jest jednak troszkę gorszy. Oczywiście rozpoczęło się to od słynnego Cyberpunka i długo wyczekiwanej premiery. Tak. I wpływu oczywiście tej premiery na wycenę CD Projektu, natomiast też wszelkie inne spółki od początku tego roku, jak Playway, Ten Square Games, jak się spojrzymy na wykresy, te spółki traciły od początku tego roku. Chyba jedynym wyjątkiem jest 11bit, ale tak naprawdę większość spółek gamingowych w tym roku już traci, więc ten sentyment troszeczkę się pogorszył i trzeba też, po raz kolejny użyję tego magicznego słowa, po raz kolejny selektywnie podchodzić do wyboru spółek z branży gamingowej. Już nie każda spółka, która tworzy czy ma w planach gry i jest wyceniana na kilkadziesiąt milionów będzie dobrą inwestycją. Tutaj naprawdę trzeba spojrzeć na portfolio gier i przede wszystkim na ludzi i inwestorów stojących za daną spółką. Prosper Capital jest takim niedużym, ale bardzo ciekawym domem maklerskim, który też butikowo podchodzi do tego, co proponuje inwestorom. Zajmujecie zarówno emisją akcji, obligacji. Teraz, z tego co wiem, wprowadziliście do oferty również jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jakbyś mógł troszkę więcej o tym powiedzieć i powiedzieć, jak to w waszej ofercie będzie się układać. To znaczy, czy dalej będziecie chcieli robić klasyczne emisje akcyjne czy obligacyjne, czy może jednak będziecie chcieli próbować ludzi nakłonić do tego, żeby spojrzeli w kierunku tych funduszy inwestycyjnych, dla których ostatnie lata nie były najlepsze
i sprawić, żeby ponownie te TFI pojawiły się mocno jako produkt w portfelu inwestora? Cały czas akcje i obligacje są jednak naszym głównym produktem i ta bankowość inwestycyjna pozostaje naszym źródłem, głównym źródłem przychodów. Natomiast też naszym celem jest dywersyfikowanie naszej bazy produktowej, tak aby klient, który do nas przychodzi albo który już z nami współpracuje, miał jak najszerszą możliwość inwestowania. I faktycznie oprócz akcji i obligacji wcześniej w ofercie mieliśmy certyfikaty inwestycyjne, funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Od tego roku rozpoczęliśmy współpracę na ten moment z trzema już TFI, z których oferujemy jednostki uczestnictwa. Cały czas rozmawiamy z kolejnymi, natomiast traktujemy ten produkt jako uzupełnienie portfela, jako coś, co klienci widzą, że mogą u nas kupić i że mogą zdywersyfikować swój portfel. Tak? Nie chcemy, żeby klienci nasi swoje oszczędności trzymali tylko i wyłącznie w jednej klasie aktywów, typu obligacje, typu akcje, gdyż z każdą z tych klas aktywów wiążą się pewne ryzyka, tak? Fundusze inwestycyjne, faktycznie ich wyniki z ostatnich lat są różne, stąd staramy się tą bazę tych jednostek i funduszy, które mamy w ofercie, poszerzać po to, żeby klient miał jak najszerszy wybór i żeby mógł ten swój portfel na tyle zdywersyfikować, żeby mieć ekspozycję na różne, nie tylko klasy aktywów, ale też na różne rynki. Pamiętajmy, że fundusze inwestycyjne to nie tylko przecież akcje i obligacje, ale to są fundusze surowcowe, fundusze nieruchomościowe, tak? Jeżeli ktoś cały czas widzi potencjał w branży deweloperskiej, to można inwestować pośrednio, nie bezpośrednio kupując daną nieruchomość, mieszkania pod wynajem i tak dalej, ale kupując na przykład jednostki uczestnictwa funduszu, który w tego typu spółki bądź nieruchomości inwestuje. Więc traktujemy to jako takie uzupełnienie portfela. Będziemy tą ofertę rozszerzać. Chcemy, aby klient miał jak najszerszy wybór instrumentów u nas na platformie. Widziałem ostatnio, że bardzo ciekawe analizy i raporty wypuszczacie. Ta wasza edukacja też chyba jest istotnym elementem tego, co robicie. No i na przykład wyszedł taki bardzo ciekawy raport dotyczący na przykład wartości poszczególnych reprezentacji, no bo jeszcze mamy euro, które trwa, tak. Czyli taka dosyć niestandardowa forma analizy jak na dom maklerski, ale pokazująca tą ekonomiczną stronę, tak? Ten gospodarczy wymiar wartości takiego typu imprezy. Ale ostatnio wyszedł też raport o rynku gier symulacyjnych. Jakbyś mógł powiedzieć o tym, dlaczego stawiacie na tego typu analizy, raporty, które często dla klientów po zarejestrowaniu są za darmo i dlaczego akurat w te sektory idziecie? Na przykład cały czas ten gaming, bo rozumiem, że chcecie w tym gamingu jednak być jednym z takich czołowych domów maklerskich w Polsce. To znaczy, najpierw odpowiem na pierwszą część twojego pytania. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy małym takim butikowym domem maklerskim, który oczywiście chce się rozwijać i mamy nadzieję, że już w przyszłym może roku nazwiesz nas średnim domem bądź pretendującym do dużego. Natomiast na obecną chwilę tak jest. W związku z tym uznaliśmy, że te materiały edukacyjne, które chcemy wypuszczać, mają się czymś wyróżniać. I jest sporo tego na rynku, to zdajemy sobie sprawę. W związku z tym takie tematy, które może nie są przygotowywane, nie są analizowane przez inne domy maklerskie na bieżąco. Oczywiście materiał o wskaźniku mocy reprezentacji na Euro 2020, no, strzeliliśmy się z timingiem, oczywiście w związku z trwającymi cały czas mistrzostwami Europy. I gdzie faktycznie oprócz kilku ciekawostek i historycznych związanych z mistrzostwami Europy analizujemy na podstawie naszego autorskiego wskaźnika moc tych reprezentacji. No cóż, tutaj mimo że faktycznie ci faworyci jeszcze niektórzy pozostają w grze, to na podstawie naszego wskaźnika reprezentacja Polski znajdowała się na czwartym miejscu. Mhm. Więc jak widać, sport jest piękny, bo nie tylko i wyłącznie suche liczby grają na boisku, a po prostu w trakcie meczu wszystko wychodzi. Zmienność większa niż na warszawskiej giełdzie. Jeżeli chodzi o to euro, które trwa, chyba tak, aczkolwiek kilku faworytów pozostało w grze. Aczkolwiek też się śmiemy, że ta grupa śmierci, o której dobrze wiesz, że już żaden z jej uczestników, czyli Francja, Niemcy i Portugalia już dalej nie gra. Więc chcieliśmy się czymś wyróżnić, zrobić coś autorskiego. Zdawaliśmy sobie sprawę, że podejmujemy pewne ryzyko, ale w tym raporcie ty znajdziesz porównanie do Międzynarodowego Instytutu Badań Sportowych oraz Laboratorium Analitycznego DTA Sports, które też takie analizy prowadzi.
Tylko, że tam metodyka była troszeczkę inna, gdyż laboratorium skupia się na historycznych wynikach i szczelonych versus straconych bramkach, natomiast Międzynarodowy Instytut skupia się bardziej na współczynniku zatrudnienia i ilości rozegranych minut przez danych zawodników. Stąd na przykład w tym zestawieniu tego Międzynarodowego Instytutu Badań Sportowych Austria była dość wysoko. Sporo zawodników gra w niemieckiej Bundeslidze i robi minuty tam, więc to jako przykład. Więc oczywiście taka zabawa analityczna, ale z wieloma danymi historycznymi. A jeżeli chodzi o raport o grach symulacyjnych, to tutaj chcieliśmy w taki edukacyjny sposób podejść do, może nie rozwikłania zagadki, bo to chyba większość wie, ale tak opisania modelu biznesowego jednej z naszych największych spółek gamingowych, czyli Playwaya, gdyż jest to studio, które dość oryginalny sposób prowadzi swój biznes, nie tylko samemu produkuje, wydaje gry, ale przede wszystkim angażuje zespoły deweloperskie poprzez spółki zależne, których jest większościowym akcjonariuszem. I jeżeli się nie mylę, to na obecną chwilę Playway jest właścicielem, czy też posiada spółki zależne bądź stowarzyszone w wielkości ponad 100, tworzących ponad 150 gier, więc jest to taki dość wyjątkowy model jak na studio deweloperskie. Chcieliśmy ten model opisać, jak to funkcjonuje. Oczywiście o Playwayu i o gamingu można napisać książkę, ale staraliśmy się w tym krótkim raporcie dla takiego zwykłego zjadacza chleba opisać, jak Playway to robi, na czym zarabia i jakie zalety takie małe studio deweloperskie, które wchodzi pod skrzydła takiego unifikatora, jakim jest Playway, zyskuje, czy to wsparcie właśnie marketingowe, wsparcie zespołu deweloperskiego Playwaya i tak dalej, i tak dalej. Więc też kolejny taki edukacyjny. Czołówkę powiedziałeś, że czy chcemy aspirować do takiej czołówki biur maklerskich, którzy zajmują się gamingiem. To może niekoniecznie, wiesz. Tak jak kiedyś wspomniałem, bierzemy na tapetę, czy też rozmawiamy z emitentami z różnych branż. Gaming oczywiście jest i cały czas będzie jednym z naszych głównych takich może nie celów, ale na pewno biznesów, które chcemy cały czas prowadzić. Aktualnie prowadzimy przecież emisję spółki Forest Light właśnie z grupy Playway, zresztą do której zachęcam, żeby zerknąć, bo spółka naprawdę ma ciekawe portfolio deweloperskie, a za spółką stoi prezes Tomek Mazur, który na tym rynku już jest 30 lat, więc osoba z ogromnym doświadczeniem. I kolejne projekty są w trakcie analizy gamingowej, więc nie ukrywam, że jest to coś, czym się zajmujemy. Natomiast to też wynika z faktu, że jest zainteresowanie tą branżą. Na obecną chwilę ten sentyment faktycznie się pogorszył, jak już rozmawialiśmy, natomiast no, Polska na tle Europy i nawet na tle świata cały czas pozostaje takim jednym dużym inkubatorem gamingowym i twórcą naprawdę wysokiej jakości gier, więc myślę, że spółki gamingowe zawsze będą mniejszym lub większym elementem takiego portfolio emitentów domów maklerskich. Czekamy zatem na rozwój sytuacji w drugim półroczu. Zobaczymy, co przyniesie nam te 6 miesięcy. Z pandemią czy bez, będziemy obserwować giełdę, będziemy obserwować sektory, będziemy obserwować pewnie też gaming. Adam Narczewski, członek zarządu domu maklerskiego Prosper Capital, był gościem Business Focus. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Państwu dziękuję równie mocno. Zapraszam na kolejne odcinki, zawsze w czwartek, godzina 13:30. Dziękuję i do zobaczenia.